Zadanie 14. dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 10 cm, w tym trójkącie poprowadzono wysokość CD. No i właściwie teraz, żeby trzeba było sobie robić rysunek, rysujemy najpierw trójkąt równoboczny ABC taki trójkąt i wiemy, że bok tego trójkąta jest równy 10. Czyli każdy bok ma długość 10. W tym trójkącie poprowadzono wysokość CD. CD to znaczy, że ona musi wychodzić z wierzchołka C i musi biegnąć pod kątem prostym do boku AB. Tutaj jest kąt prosty. Istotną sprawą w trójkącie równobocznym jest też to, że ta wysokość, jeżeli dobiegnie do boku AB, to dzieli go na połowy, czyli tutaj nie będziemy mieć dziesiątki, tylko nas bardziej będą interesować te piątki. Tutaj mamy piątkę i tutaj mamy piątkę. A dziesiątka już nie jest tak bardzo potrzebna. Wysokość miała się nazywać CD, więc tutaj mamy literę D i musimy obliczyć obwód trójkąta ADC. Trójkąt ADC to jest ten trójkąt. No to w tym trójkącie dwa boki to już znamy. Wiemy, że tutaj jest dziesiątka i wiemy, że tutaj jest piątka. Brakuje nam tego odcinka, a ten odcinek to jest wysokość trójkąta równobocznego. Można by to h obliczyć z twierdzenia Pitagorasa, ale zdecydowanie wygodniej będzie skorzystać z wzoru na wysokość trójkąta równobocznego. Ten wzór to jest h równa się a pierwiastków z 3 przez 2. Teraz wystarczy wstawić w miejsce litery a długość boku, bo to a to jest bok trójkąta, a bok trójkąta my znamy, to jest dziesiątka. Czy zamiast litery a dajemy 10. Tutaj między dziesiątką a pierwiastkiem z trzech jest niewidoczny znak mnożenia, a jak jest mnożenie, to my możemy skracać tą dziesiątkę i tą dwójkę sobie skracamy. Tutaj wtedy jest jeden, a tutaj jest pięć. I w wyniku dostajemy ostatecznie pięć pierwiastków z trzech. Tyle jest równa wysokość. Tyle by nam też wyszło stwierdzenia Pitagorasa. Jak już znamy tą wysokość, to możemy sobie liczyć obwód trójkąta. Obwód trójkąta ADC to będzie 10. Dodać 5 i dodać h. Dodać h, czyli dodać 5 pierwiastków z 3. Bo obwód trójkąta jest to suma wszystkich jego trzech boków. No i teraz dodajemy. Możemy dodać tylko dwie rzeczy do siebie. Tutaj wszystkiego się nie da dodać. Tą dziesiątkę i tą piątkę dodajemy. Z tego wychodzi 15. A to tylko przepisujemy. I ten wynik mamy gdzie? Ten wynik mamy w odpowiedzi D. Odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną.